chudy słodycz. Chuda słodycz, tak. Jest chuda słodycz. Mus jabłkowy, słodki mus. Tak, o córkę miecie, Olkę, to ja dziękuję. I zrobić galaretkę, można kupić takie są galaretki w rodzaju rachatłuku, gdzie nie ma żadnego tłuszczu. Tam jest słodki sok owocowy, prawda, zagęszczony. Psy uwielbiają słodycze. Jak pani na pewno. Powiedz przy Joasi i proszę, tymi słodyczami się wspomaga. W takim razie, jak jesteś. Dlatego, że glukoza. Umiesz to zrobić, czy to chcesz czasem zrobić? Jak jesteś nieuczciwa, no to. Taki potężny, energetyczny zastrzyk. To ostatni twój obiad. Bye bye, proszczaj. Słodycze, można biszkopty. Biszkopty są bez tłuszczu. Joasia, niech tam się za nami wstawi. Ależ jaka ta kreatynina była, więc dlatego dobrze by było, żeby pani miała badania, zadzwoniła, a na razie... Głupia baba! Będzie ostatnie pytanie już tylko, o które mi chodzi. Kiedy ja będę wiedziała, czy ten pies cierpi, bo mi to masz... No to głupia baba! Cierpi, pani Agato, w pewnym wieku się cierpi i tyle. Natomiast najbardziej cierpiący też chcą żyć. Rzadko bywa tak, żeby cierpienie przysłoniło wszystko. Ale ona powie, że tego nie rozumie. Ale rzadko się tak zdarza. I tak jak ludzie trzymają się kurczowo życia, tak samo i zwierzęta. I dlatego będzie pani wiedziała, bo jeżeli pozostaje tylko i wyłącznie cierpienie, to się nadaje. Ale nie tu i nie teraz, nie w tym momencie. Dziękuję, do usłyszenia pani Agato. Jest z nami pani Ewelina z Wrocławia. Dzień dobry pani Ewelino. Halo, halo pani Ewelino. No lato się nie bawię w końcu, ja widzę, że znowu będzie lista. Czekała za długo. Proszę państwa, dobrze, że zadzwoniła pani Agata. Znowu będzie ochrona. Z problemem zdrowotnym u starej suczki. Pamiętajmy o tym, że ważmy zawsze na takiej wadze rozsądku. Jeżeli mamy bardzo stare zwierzę i zostało mu niewiele czasu, to nie leczmy go w taki sposób, który uprzykrzył ten czas. To bardzo ważne. Ale jest z nami pani Regina ze Szczecina. Dzień dobry pani Regino. Ale potem, jak będzie zimno, to ona nie ma. Ja mam taki problem. No, odeszła od trzech kotek. To nie Włochy, to nie Grecja, to nie Wenecja. Która teraz została. Oj, proszę, nie dziwić się, ale nie mogę dojść do siebie. Ja rozumiem. Bardzo kocham te zwierzęta, które przywinęły się w domu, ale... Ale słuchaj, ty weź się zastanów, jakie ty korzyści będziesz do domu zostałam, bo myślę praktycznie. Niestety u kotów zdarza się ta zatorowość. Ale jak to właśnie wiem, pan doktor powiedział, trafiłam do dobrej poradni i powiedział, że na 10 kotów 2 wychodzą z tego. Miałam nadzieję, że będzie on tym szczęśliwcem, bo... No ale zdało się już teraz i przynajmniej już nie cierpi, jest wolny i szczęśliwy. Więc proszę szybko wziąć kota. Ja właśnie wiem, że pani doktor mówi o tym, ale ja sama w domu jestem i mam bardzo dużo chorób, naprawdę. Jeszcze ostatnia dna moczanowa mi się przytrafiła, którą bardzo cierpię. Bardzo współczuję. Tak, dziękuję, ale wiem, że pani doktor by tak zrobiła. Ale żaden problem, nawet... jeden czy dwa koty, proszę mi wierzyć, zresztą mam pani kotkę. Wie. Właśnie dzwonię w związku z tym, że mamusia matka została. To ona w ogóle miała dwie córki, ona ma około 14, bo ją przygarnęła z pola zimnego, mroźnego, ale dzieje się coś z nią. No bo ona tęskni, ona szuka, ona nie chce być sama, więc proszę wziąć drugiego starszego kota. Nie, ona opowiadała, jak z tymi dziećmi tam się siedziła i tak dalej, nie. Bardzo ciepło. Miotam się kotek, aż dziwne, że powiem to szczerze, musiałam zrezygnować ze szpitala rehabilitacyjnego, gdzie na miesiąc miałam wyjechać. Ciężko było kogoś, nie mam pieniędzy, żeby do hotelu ich oddać. A z kolei ktoś, żeby się zajął, żeby przyszedł do domu, nakarmił i... To bardzo wolno mówią, bo to są dwie religie odległe. Dobre ludzi coraz mniej, nie wiem, czy pani zauważyła, pani Regino, że pusto się robi. Tak, tak,
ale w ogóle tacy ludzie, o sąsiadach to nawet nie mówię, bo tak nawet na klatkę, jakby uciekła kotka, to nie wiem, czy by ją ona jest taka sama mądra, jak ten stary dziad. Dziecku zabrał telefon. A zostaniesz dzisiaj? Oj, połóż się tu koło mnie. Oj, i pewnie by go pewnie by nakarmił, a tak go ogłodził. To go namęczył. Dziecko nic nie dał. Skombinował. No to przecież dziecko tak się go nie poszło. No tak on by wyskoczył. Nie umieją kochać nikogo, bo już nie są ludźmi. Ale on nie przypuszcza, nie rozumie tego, że dziecko z Miażdżochą być nie chce. Ja tylko chciałam dowiedzieć się, bo ktoś mi powiedział, że, no, że ja w razie jak ona będzie taka, mnie pilnuje, nie da mi wyjść. A tu z miłości to wyszło. Człowiek, także obie jesteśmy, no, kocham ją, całuję ją, dogadza mnie i teraz, żeby jej to wszystko wynagrodzić, ale pewnie będzie ten kotek, bo tak się skłaniam, zobaczę może. Tylko starszego, broń Boże kociaka, broń Boże kociaka, bo jej zatruje życie. Starszego kota. Starszego kota. Doktor, a u człowieka sympatycznego na pewno to jest to jest inaczej. Ale nie zależy, co ty chcesz. Skoro do zabawy. Ona odpowiedziała za emocje. Tak, ale obcy kociak to nie będzie to samo, co syn. Dlatego niech to będzie starszy kot, który nie będzie jej nagabywał. Kiedy ona będzie sama chciała, to okej. Natomiast żeby jej nie nagabywał. Na cukrzycę, a on nie tak wie. Jest coś, jak coś nie wie, nie wie, tak. Żeby ewentualnie z nią wtedy przyjść i jakieś spacerować, w cudzysłowie, tabletkami, żeby na ją tego wyprowadzić. Tabletki są dobre, jak nie ma wyjścia, prawda? A co może pani, z tym, że to jest niestety mankamentem tego, o czym powiem, jest cena, bo to jest... Na cukrzycę i nie wie, właśnie, pełno takich ludzi. Które poprawiają nastrój. To się nazywa Feliway i może pani to w sklepach zoologicznych można kupić. To też kocią miętkę można kupić, bo często... Też można, i... też można. Jeżeli ją to, jeżeli ona lubi, to na pewno to troszkę... To koci miętkę, to koci miętkę. Lubi. Dobra, pani doktor, rozważę to, bo nawet cały czas myślałam o tym, żeby do pani doktor się dozwonić. Ale wiedziałam, że pani doktor, bo słucham, to no może nieraz nie ma zasięgu, gdzie wyjadę i po prostu ubolewam nad tym, że nie mam po prostu Tok FM. Muszę do pana Piotra Maślaka zadzwonić, żeby coś zrobił, bo wyjeżdżam na 2 tygodnie też na działkę. I nie wiem, co zrobię, zakochałam się w tej stacji. Bardzo miło, panie Regino, i myślę, że wszystko zrobię. Powoli, żeby właśnie był dalszy zasięg. Także dziękuję pani doktor, że się zrobiła. Dziękuję za panią kciuki, bo na przykład robią wielką robotę. Bardzo dziękuję pani Regino i do usłyszenia, mam nadzieję. Jest z nami pani Jolanta z Warszawy. Dzień dobry pani Jolanto. Dzień dobry. Mamy niecałe 2 minuty, więc proszę tak. Dobrze, więc tak, jedna sprawa. Mam w tej chwili na przechowanie, bo mój syn wyjechał, 3-miesięcznego border collie. No i ponieważ on się zalewa do psów, no, ale to nikogo nie obchodzi. Mu nie pozwala. Ale on musi z nami mieć kontakt. On jest sobie zapewne. Tak, ale chodzi mi o zdrowienia. To już powinien być dawno zaszczepiony. Tu nie jest ZUS, kochana, nie, tu nie jest ZUS. Jak ktoś się zarobi, one są bardzo dostępne. To nie chodzi o psy, tylko chodzi o to, że pies, który jeszcze nie wytworzył odporności poszczepiennej, nie może wychodzić na dwór w ogóle. Bo to nie chodzi o zdrowe psy, tylko o koty i siuszki psów chorych, które były chore, zrobiły, poszły nawet rok temu. Więc nie wolno takich psów wyprowadzać. Natomiast 3-miesięczny pies z reguły już jest po szczepieniach, które mu umożliwiają kontakt ze światem zewnętrznym, bo to nie chodzi o psy, tylko o odchody psów. W związku z czym nie wiem, ja nie mam, nie mam książeczki jego przed nosem, więc pani nie poradzę nam tego. Proszę pani, ważne jest nie kiedy miał szczepienie, tylko w jakim był wieku, bo to jest istotne. I w jakim wieku był szczepiony. Niestety pani Jolanto, musimy już kończyć, także zapraszam, a puszczać no nie, ale musi być psem, żeby się socjalizować. Pozdrawiam
doceniam, bardzo się cieszę. Dziękuję. Dziękuję. Ja mówię, ja już bardzo serdecznie dziękuję. Ja czasem tutaj taki rozmarzony, zmęczony, tak. A on tego nie rozumie. Ja dzisiaj nie jestem ciągle, że u ludzi. Pytam się tego tak ze dwa razy. Tak. Ale to mnie wcale nie zaskoczyło, bo ja po prostu znam jego charakter. Trzeba się tłumaczyć zawsze. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Nie znam. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty. Głupi, nie głupi, wyłączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. No może raz kiedyś. Więcej informacji na twojekrew.pl. Że mam różnicę, to nie może, a po drugie on. Kiedy wybuchła wojna, uciekłem z Etiopii. No. W nowym kraju nie zawsze było lekko. Pracowałem jako ochroniarz i magazyner. Ale tak. Wtedy wy Polacy mi pomogliście. Ja wyślę to adresem, jestem polecony w e-maile. I na e-mailu wyślę te zdjęcia, że wiesz. No na komendę. No ta sprawa jest to jest. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce. Ma tacy, dziecko przy sobie mieć. Postanowiliśmy od początku po te pieniądze sięgać. To jest coś, co dziecko jest po części głupie, bo dziecko się mamy. Dziecko się super fundusze w Radiu Tok FM. W każdy poniedziałek po 12.40. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio. Wiadomości. Swój na baczność. Minuta, bo to 1 sierpnia. Nie, do 1 sierpnia dalej. No wcale nie dalej. Informacje Tok FM. Filip Kekusz. Oszuści wyłudzają pieniądze od pielgrzymów w Krakowie. Taką informację podają organizatorzy Światowych Dni Młodzieży i proszą o ostrożność. Nie ma natomiast zagrożenia terrorystycznego, mówi minister Mariusz Błaszczak na 2 dni przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy. Amerykańska Partia Demokratyczna przygotowuje się do swojej konwencji. Od jutra w Filadelfii chce manifestować swoją jedność. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży ostrzegają przed oszustami naciągającymi pielgrzymów na ulicach Krakowa. W mieście pojawi się dzień oszunka małego SDM, zbierający pieniądze do puszek i rozdający naklejki z wizerunkiem papieża Franciszka. Organizatorzy wyjaśniają, że nie prowadzą żadnych podobnych zbiórek. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji twierdzi, że zagrożenie terrorystyczne przed Światowymi Dniami Młodzieży nie jest zwiększone. Mariusz Błaszczak dodaje, że służby nie miały niepokojących sygnałów, ale jednocześnie mówi, że z zamachów terrorystycznych we Francji i Brukseli na bieżąco wyciągane są wnioski. Moje polecenie. Zwiększona została liczba patroli, zarówno policji, jak i Straży Granicznej. Do czasu zakończenia Światowych Dni Młodzieży ponad 7,5 tysiąca policjantów dodatkowo patroluje polskie ulice, a przede wszystkim lotniska, dworce kolejowe, centra handlowe. Dodatkowe środki bezpieczeństwa będą zachowane nie tylko podczas Światowych Dni Młodzieży i wizyty papieża, ale także po zakończeniu uroczystości. Impreza w Krakowie oficjalnie rozpoczyna się we wtorek i potrwa do niedzieli. Papież Franciszek do Polski przyleci w czwartek. Słuchasz informacji Tok FM. Po zamachu w Monachium minister spraw wewnętrznych Niemiec Thomas de Maizière apeluje do obywateli o zachowanie rozwagi. W piątek 18-latek pochodzenia irańskiego zabił 9 osób i popełnił samobójstwo. Również w piątek minęło 5 lat od ataku Andersa Breivika w Oslo i na norweskiej wyspie Utoja. Śledczy w Bawarii twierdzili, że napastnik z Niemiec mógł inspirować się działaniami Breivika. Nie ma natomiast żadnych poszlak wskazujących na jego powiązania z organizacją Państwo Islamskie. Po piątkowym ataku kondolencje rodzinom ofiar złożyła kanclerz Niemiec. Angela Merkel pochwaliła sprawne działanie policji i zapewniła, że służby zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności ataku w Monachium, a także sprawy z poniedziałku. Wtedy 17-letni Afgańczyk zaatakował siekierą i nożem pasażerów podmiejskiego pociągu pod Würzburgiem, również w Bawarii. Dowiemy się, co kryje się za atakiem w Monachium. Nie spoczniemy, dopóki nie ustalimy, jak doszło do radykalizacji sprawcy ataku w Würzburgu. Państwo i jego służby będą robić wszystko, co w ich mocy, aby chronić bezpieczeństwo i wolność obywateli Niemiec. W ataku
w Würzburgu ranna zostały cztery osoby. Amerykańska Partia Demokratyczna przygotowuje się do przedwyborczej konwencji. No ja potem tu piszę SMS-a, tu się dobrze pisze. Oficjalnie kandydatką do Białego Domu i wygłosi programowe przemówienie. W hali Wells Fargo wystąpi m.in. Barack Obama i jego żona Bill Clinton i wiceprezydent USA Joe Biden. Przemówi także niedawny rywal Clinton Bernie Sanders. Komentatorzy spodziewają się manifestacji jedności partii po tym, jak republikanie wydawali się podzieleni po na swojej konwencji, na której oficjalnie kandydatem mianowany został miliarder Donald Trump. W ostatnich sondażach Clinton ma nad Trumpem około 5 punktów procentowych przewagi. Paweł Szeremet, niezależny dziennikarz zabity w zamachu w Kijowie, został pochowany na cmentarzu północnym w Mińsku na Białorusi. Uroczystość relacjonowały niezależne media białoruskie, w tym Radio Swoboda, ekipy z Ukrainy i z Rosji. Przyszło też wielu młodych dziennikarzy. W środę rano eksplodowała bomba podłożona w samochodzie, którym Szeremet jechał przez centrum Kijowa. Auto należało do szefowej gazety internetowej Ukraińska Prawda, Ołeny Prytuły. Nie było jej w aucie w chwili eksplozji. Szeremet i Prytuła, którzy prywatnie byli parą, w ostatnim czasie skarżyli się na to, tyle tego zła jest, proszę państwa, że jakby z tym trzeba byłoby się pogodzić. W całej Polsce dziś dużo słońca, 22 stopnie pokażą termometry w Trójmieście, 26 w Warszawie, 29 stopni w Krakowie. Przelotne opady możliwe w ciągu dnia na Kujawach, Podlasiu i na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Jakby się trzeba było z tym złem pogodzić, uznać za normalne, że tu zabili, tu zamordowali. Tu ukradła, tu oszukała, tu się śmieje, tu wariatka. Wybory w toku. Jest 10.04, to jest audycja Wybory w toku. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś w naszym studiu od mojej lewej będą gości. Pan Paweł Zalewski, Platforma Obywatelska, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pan Maciej Konieczny, Partia Razem, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Krzysztof Mieszkowski, Nowoczesna, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pan Paweł Kowal, bezpartyjny? No, urlopowany polityk. Urlopowany polityk. Dzień dobry. Zajmuję się czym innym teraz. Bardzo ciekawa kategoria. Bardzo tak, interesujące. Myślę, że że sam się wybrał na urlop. To... Będziemy z tego korzystać. Jest wolne miejsce dla przedstawiciela Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie odpowiedział w tym tygodniu na nasze zaproszenie, ale to miejsce... Kawy nie ma tam przy tym miejscu. Kawy nie ma, bo my jesteśmy przeciwnikami marnotrawstwa. O Boże, znowu tym głową. Także jeżeli tylko się pojawia. Nie, on się jąka. To on się jąka. Nikt go nie lubi. Ani Mareczek, ani Sreczek. On kiedyś to cały czas się jąkał. Wracał. Wracał się do myśli. Wracał. I teraz on się już tak zrobił, że... On myśli, że jest najlepszy ekonomicznie, bo to też macie. No jest, jest. Momentalnie ja to słyszę, że takie głupoty gadają, jakieś ogólniki po prostu. Gadają ogólniki. To się ekonomia nie zmieni bez tych ogólników, to sobie to widzę. Dzięki życzliwości programu Pierwszego Polskiego Radia transmitowaliśmy z Bazyliki Świętokrzyskiej w Warszawie. Ja tam chodziłam do Krzyża i siadałam na tronie. Wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Gustek, biskup polowy Wojska Polskiego. Trwajmy. Dzięki. Tam się do po lewej, to nie po prawej i patrzą się, co tutaj się dzieje. Ja nie żartuję, zawsze tam chodziłam i zawsze od drugiej strony nawet, bo to nawet nie przez ołtarz, tylko od ołtarza. Chodzisz tam od lewej i przez lewą stronę jest wejście na sam ołtarz. I tam jeszcze szlachta wchodzi. Nie wiem, czy ty wiesz, że jak była pierwsza rocznica papieża, to sąsiadka Mareczka w okularach, babka z 14 piętra była i żeśmy zatoczyli takie koło przez cały kościół, ale myśmy stały na ołtarzu. I na ołtarzu żeśmy stały i tam szła muzyka i tam papież śpiewał, a myśmy tańczyły tak w tej muzyki na ołtarzu w kościele Świętego Krzyża. Tak byś nigdy sobie tego nawet nie wyobraziła, jakie cyrki. Na pewno nie, ale nikt z tych księży... Nie, bo tam wszyscy mieli się chwycić za ręce i to miało pójść przez cały kościół. Aha, czyli to był świadomy zamysł, można rzec. Bo to było, wiesz, celebracje. A raz myśmy tam wyszły z galerii Atak, Litwinka Alina Lasota z Litwy, ja, była ta Ewa Blacho, co tu na Nubijskiej dostała eksmisję, taka gruba, mała kawaje. Myśmy się upiły winem i poszłyśmy do kościoła Świętego Krzyża, tam 4 godziny koncert był.
z Wrocławia mieli mikrofon, zielone druty takie, że te druty bardziej było widać niż mikrofon. 4-5 śpiewały piękne pieśni, najpiękniejsze, nie ludowe, tylko takie kościelno znane, tego co tu śpiewał Niemen, a to pięknie się, orkiestra była, a myśmy się wpieprzyły, wiesz, przed tą orkiestrę i ta taka jeszcze była Ukrainka Machowa, ona mało się nie przewróciła tam pod tym ołtarzem od tego wina, a myśmy z Ewką usiadły, tam się śmiały, a to patrz, ta Machowa robi zdjęcia i ona mało tym, ale ona taka jest walitka, ale jeszcze jak po tym, to ona wyglądała jak, że zaraz padnie. Słuchaj, ty masz niewątpliwie nagrane swoje utwory, to może ja bym temu Rumiankowi dała do przesłuchania, po to, żeby ciebie rekomendować na te koncerty, które mam nadzieję będą, no bo ja sądzę, że na pewno jakiś hotel się załapie, a być może nawet kilka, no to wiesz. Co innego opowiadać o kim, że ma piękne bel canto, a co innego posłuchać i stwierdzić Na kawałki można ponagrywać. No to weź mi to przygotuj, dobrze? Ja dam Mareczkowi, on sobie ponagrywa, bo to wiesz. No, bo ja będę u niego gdzieś czwartek, piątek. To wystarczy wam tyle czasu. Na pendrive'a, nie wiem, czy z Mareczek jest, ale na pendrive'a coś tam nagra. A Mareczka mogę wkręcić na epizody, jak chcę. Bo mam te już, wiesz, sobie porobiłam znajomości w tych studiach aktorskich. I oni zawsze, wiesz, na statystę, bo na epizodywców, to trzeba sobie mieć takie, na jakiś smaczek, czy akurat jakaś postać charakterystyczna, ale na statystów zawsze potrzebują. I to jest 60 zł na rękę, bo to jest bez podatku, oni w ogóle do urzędu skarbowego tego nie zgłaszają. No i pasionka, czyli śniadanie i obiad. Z tym, że trzeba być na planie, niestety. Tak. Można leżeć, spać, czytać, nie wiem, wiesz, chodzić, ale trzeba być. I on mówi, że mu pasuje do tego, to ja mogę nawet dać numer telefonu, wiesz. Można SMS-a. A czy to jest to do jakiejś innej agencji? Słuchaj, ta agencja ma, oni się znają jak łyse konie i wiesz, i tego, gdzie potrzeba, to tego. Z powołaniem się na Leę Oleksiak, ja dam telefon do tego, do pani Kasi. Jak do jakiejś jeszcze innej agencji, to ja mogę iść i normalnie się zarejestrujemy. Dobrze. Nie jako Wiesław Gomułka, bo to on miał wpływy, Wiesław Gomułka był naprawdę kimś wielkim. Talentu, do tej właśnie Lei, ona jest świetna. Słuchaj, ona ze mną, ja nagrałam tego scenki i ona powiedziała, że tego, że tam potrzebują przedsiębiorczej, 50+, tam do czegoś, i tego w zeszłym tygodniu, bo myśmy to w różnych konwencjach rozgrywały, miałyśmy się pokłócić w tej ostatniej, też mi się tak pokłóciły, że prawie nie bardzo się pobiły, a to znaczy bez przesady, ja powiedziała, że świetnie wypadło, więc baba naprawdę taka z jajami, tak z metr, 72, ale taka typ skandynawki, taka blondyna, ale taka z charakterem. Bardzo mi się podoba, proszę, nie wiem, czy nie chcę, żeby bardzo do gustu przypadły. A więc widzisz. No i właśnie ona mnie wkręciła. Są ludzie z gustem. Napisanie, słuchaj, scenariusza. No ja wzięłam i go napisałam, słowo honoru. Są ludzie z gustem. No i tak, wiesz, widocznie każdy jest dla każdego. Semene gusta. Tak, żeśmy do siebie przygnęły. Ona każdemu mówi, że ty nie rozumiesz, tobie ci to powiedzieć. Ona wszystko rozumie. Że ty nie rozumiesz. Ona wszystkie rozumie. Że ty tego nie rozumiesz. Wszystkie że ty tego nie rozumiesz. Że ty tego nie rozumiesz. Szkoda gadać. Ona ci tak powie. To ja mam to w głębokim poważaniu. Już ci powiedziałam, ja na jej widok uciekam. Tylko wiesz. Zdawkowo parę słów o pogodzie czy tam A ja wczoraj z nią bardzo miło, bo to nie ma co ją tam wiesz. Nie, więc ja tak samo jestem też uprzedzająco grzeczna, naprawdę, że aż ta Krysia, tak jak ta się odwróciła, to na mnie popatrzała takim zdumionym wzrokiem, a jej tylko paluszek na ulicach, że tak ma być i tyle. Mówić elegancja Francja. Zdawka w ogóle nie wie, o co chodzi. Wiesz, że takim, wiesz, może nie być studiowany, bez przesady, ale jednak. Że widzi, że tutaj, że ja jej daję blok. Rozumiesz, że ona się już odbija od ściany.
Kiedy się spotkamy? Wiesz, nie mam czasu, mam dużo spraw. Może w inny te dni, niektórzy to wie. Ale kiedy kompletnie? No, na razie nie mogę powiedzieć, mam bardzo zapomniany grafik. Tak. No i wiesz, taką metodą dyplomatyczną ping-ponga jest najlepsza metoda. I karawana jedzie dalej. No jest tak, jak był Jezus, dawał żyć, było dobrze, a potem jak oni go prowadzili, to wszyscy pouciekali, bo się ten bał o swoją skórę, ten Piotr. Wiadomo. Wyszła baba, bo widziała na dziedzińcu ich razem i mówi, a co ty nie byłeś z nim, z tym człowiekiem, tu nie szalałeś? Dawać go tu na szafot. A mówi, nie znam tego człowieka, nie znam. No i tak wszyscy, A no widzisz. A jak szedł tłum i on z tym palem czy tam czym, no to ujadali i szczekali, ha, ha, ha. No, bo wtedy działa psychologia tłumu, tłum jest anonimowy. Jak tłum jest no, ale jak się można poddać, jak normalny człowiek może się poddać takiemu tłumowi? No, jeden nie wygra z tłumem. Musi być jakiś inny przywódca, który odwróci uwagę. I taki jest ten zły świat, który nie liczy się z prawdą, tylko aby wygrać, aby skorzystać. Nie wszyscy są źli, są też źli. A jego Bogiem jest szatan. I tu niektórzy nie mogli tego pojąć. Jak to, że szatan jest Bogiem? No jest w Biblii napisane małą literą szatan. Bez ho teos, tylko teos, bo jeżeli w języku greckim jest słowo teos, bez przedimka określonego ho, to tłumaczą bibliści na jakiś Bóg. I w Biblii jakiś Bóg to może być pośrednik, kierownik, przywódca, jakiś Bóg, czyli jakiś pośrednik. Ale nie jest to ten hoteos, nie jest to ten jedyny Bóg. I w języku angielskim, jeżeli na przykład jest the, czyli rodzajnik określony przed wyrazem, to jest to rzecz jedna i niepowtarzalna i nie ma drugiej takiej. Czyli że the Jones, rodzina Jonesów, to jest to jedna, jedyna i nie ma... I to jest to the, a jak jest e... albo bez niczego, czyli to E, zwykłe, to jest jakiś tam kolejny, tego jest pełno i nie wiadomo który. O, i to taki ma sens, tak samo w języku greckim. Albo ho teos, albo bez tego ho, bo to jest przedimek określony. To nawet jak ktoś się uczy greckiego, to już na pierwszych lekcjach tłumaczą, jak krowie na rogu. Taka młoda dziewczyna, pani doktor, tutaj na uniwersytecie, to było, nie wiem, czy to było raz, w poniedziałek o 17 przy kościele Świętego Krzyża, tam jest, no, te języki stare. Stary język grecki, taki Antoni, on jest Świadkiem Jehowy, jeszcze chodzi tam na Świętojańską 5 do biblioteki. I ja mówię, Antoni, zobacz, o tu chodzi taka Anita, chodźmy ją, tu będziemy nawracać. I ty weź, i ta Anita z nim parę razy rozmawiała, I po prostu nawróci się to dalekie. Wiesz, jak ona jest bez chodzenia po tych wernisażach, by żyć nie mogła, ale też mogłaby chodzić, przecież to wcale nie jest. Tylko że ona po prostu nie miałaby czasu, ale ona widzi, że tu coś jest mądrego. Ja mówię, zobacz, Anita, Antoni ciebie doprowadzi do chrztu. Za 2-3 latka. Udało się. A skąd, jak to przecież to gdzieś lata, przecież nie ma czasu, a jak to jest na planie, a to coś ty. Ona ciągle nie ma pieniędzy, ciągle ona ma mało. Jej rozłożyły za przejazd bez biletu. No to jej własna głupota. Na raty, ja mówiłam. Jeździ bez biletu. A ja jej mówiłam, Anita zapłać, bo żebyś ty pokazała legitymację, że ty nie masz gdzie mieszkać, że ty dostajesz zasiłek czy co, to byś... Tak by umorzyli. Oni by cię umorzyli. A tak ci za Chiny. A jak ona z buzią się kosztuje? Sąd powiedział, pani ma dwie ręce, może pani sobie zarobić. Już do roboty, na raty jej rozłożyli, na raty. No to będzie miała nauczkę, więcej nie. Wiesz, ale ona jest głupia, bo żeby ona myślała tak jak ja, to by jej, wiesz, słuchaj, że jeszcze jej komornik, no ona uprawia sport ekstremalny. No tak, ale widocznie lubi tak potwierdzać. Ona chodzi na basen, ona się chwali, że ona do Arabów tu za Licją jeździła, ona mówi, że lato w Warszawie jest czasem straconym. Dlaczego? Tyle jest imprez kulturalnym, że moim zdaniem... To człowiek by naprawdę, wiesz... No szczególnie teraz, ale widzisz, u niej to samo co u ciebie. Ona jako ta moherowa, to ona by nie chciała tu ciągle o tym papieżu.
A jeszcze głupiaś wpadła jak śliwka w kompot, że w CSW, Centrum Sztuki Współczesnej, patrz, za dużo tych książek takich, które są jeszcze na inne tematy. Ja mówię, ale w tej dziedzinie. No i po prostu, ja mówię, to byłoby monotonne, żeby było o jednym. Ja mówię, co ty, Anita, gadasz? Dostałaś wina, kanapeczkę, coś tam przegryzłaś, bo to, ale tutaj... Ona taka malkontentka, wszystkiego jej mało i niedobrze. Ona by chciała być szlachcianką. Tak, nie dogodzi. Ale sama Rysia mówi, słuchaj, jesteś u Kamińskiego w Teatrze Kamienica. Jest premiera, już jest po premierze, ludzie wychodzą, artyści, aktorzy. Rozmawiają, dyskutują. A Anita już przy stole. No nie, bezczelna. A Anita już przy stole. No, świnka do koledza, przepraszam. Wiadomo, że to jej nie minie, że to no, jak ludzie idą powoli. A Anita już przy stole. No bo Rysia tam gada, Rysia zagaduje, bo Rysia jest wielka, bo Rysia wszystkich zna. A tam Rysia cierpi na megalomanii, zresztą widać nawet w jej sposobie poruszania. Nie, ja to żartuję, że Rysia jest wielka, bo ona grała tylko w epizodach. Ale ponieważ ona wszystkich znała, to ponieważ ona jest transwestytką, to ją każdy weźmie do filmu. No tak, jako piąte no koło, jako rodzynek, jako to, jako... No i ta Rysia tak chodzi i szpanuje w związku z tym, że wy to jesteście gówno, a ja to jestem, wiesz... O, to no. Wszyscy się tylko w głowę puknął, się odsuną od takiego. No, to się, ale to ludzie się odsuwają no, i to się uśmiechają, to, bo biorą to z przymrożeniem. Jest wokół niego przy takim zachowaniu. No, przecież nie będzie mi bił brawa. Oj, 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 i tak. Także moja kochana, możesz sobie mieć komputer przenośny w ręku. Wiesz co kurczaczek sobie zrobił? Dostał teraz dowód i to ile to było przedwczoraj, bo jestem w CSW, tam jest degustacja i gadanie i on mnie dupetruje tymi SMS-ami. Czy... No tak, on jest marudny. Ale on był w serwisie i teraz ta babka patrzyła się na jego telefon. On zadaje mi pytanie takie, czy będziesz, kochanie, mi tutaj płaciła 70 zł miesięcznie, za, bo on mnie, bo to jest moje dziecko. No dobrze, on mnie bardzo, masz mało... Ale nie o to chodzi, nie o to chodzi, nie o to chodzi. On tylko mi zadał takie pytanie, czy będziesz mi płaciła 70 zł, a ja odpisałam SMS, a ty nie rozumiesz dalej. A ja napisałam tak i ta babka to zobaczyła na odwrotnej stronie, jak ona odpowiedzi tak i wydała mu telefon na dowód, na podpisy dwa. Bo w T-Mobile'u dają telefon LG, większy od tego, co miał, bardzo ładny, czarny, ekskluzywny, błyszczący i tylko będzie przez 2 lata 70 zł płacił i ma już, kto będzie płacił? I ma już telefon i on będzie płacił połowę, a Paweł połowę. Jeżeli ona żyje w grupie i nie rozumie sytuacji, no to przecież... To jak nie rozumie, to nie będzie miała grupy, no słuchaj, no, to jej kolejne doświadczenie życiowe. A poza tym jeszcze Brzaski odejdą. Nie, po co ma ty chory? Słuchaj, ja o nie miałam. A te sąsiadki, te myślę, no. A żeby ta w okularach tu po tej stronie mieszkała, to ty myślisz, ale co by słuchaj, było? No, takie nie wiadomo skąd, to przecież mnie do sobie podniosło, no. Ja słyszałam, ale ja spałam. Ja chcę się do łazienki schować. Co to będzie? Jak długo to będzie? To była jakaś... Nie, w ogóle szkoda gadać. Ona wielu rzeczy nie rozumie. To jeszcze z tym dzielnicowym się użerała. Jeżeli on mówi, proszę pani, nie, że ona jakiś tam kluczyk miała, proszę oddać, no ale ona się... A ty. Z bazaru przyszła i ona będzie pietruszkę sprzedawała. Dobra, już koniec o niej, no bo jeszcze muszę z godzinę z nią jeszcze dzisiaj, wiesz się, pomęczyć przy tym obiedzie, bo później to na wychodzi. Już musiała potem się tłumaczyć, że ty chciałaś jej pomóc, a ona chciała tobie pomóc. Aha. To ja się już zorientowałam. Się wydawała inna, a się okazała inna i w związku z tym ona sobie też nie życzy. No, a o czym ta nie wie? No Jasia ja będzie miała okazję dwóch kafeferów nie wiem. To może 4 dostać, ale wiesz to... Dla tej krowy to trzeba 10. Słuchaj, ale Jasia też dziwaczka, Boże, ona kupuje kartofle na sztuki. Ale syn dostaje 4. Wyobraź sobie. No, no tak, czekaj. Ja 2, 4, 8. No to 10 kartofli kupuję na obiad. No słowo honoru.
jak mówi moja Ola, każdy ma swojego zajoba, no. Nie, bo to tutaj na Niekłańskiej w tych budkach, to oni tak zdzierają z tych mieszczuchów. To w zeszłym roku to mieli w sezonie pomidory po 12 zł, jak w tym. W Simpli był po 3 albo po 4, no. Jasia od 20 lat zawsze twierdzi, bo ona szuka albo okularów, albo pilota, że ja siedzę na tych okularach. Co nigdy nie jest prawdą. My, Jasiu, no co ja chcę, ale chyba bym poczuła, jakbym siedziała na twoich okularach. I za każdym razem ta sama świeci. Co mówi, Jasiu, wiesz co, proponuję ci bilobil kupić, wiesz, bo masz problemy z pamięcią krótkotrwałą. Ale Jasia, zacna dusza. W podstawówce, jak ktoś chciał Jasi zrobić krzywdę, to ode mnie dostawiał oczywiście po łbie. No, jakby? Znaczy od podstawówki. No, my się znam od pierwszej klasy, no. Ona zawsze była ciapa, a ja zawsze byłam rozbójniczką. Jakby się znać od podstawówki, to chyba jest logiczne. Co mi raz moja mamusia była. Zapraszam przez panią wychowawcę, nie dlaczego ja się tak zachowuję. Tak. Mama mówi, no taka się już urodziła. No. Taka się urodziła. A tatuś zachwycony. Ja moja przedsiębiorca, córeczka, moja rozbójniczka. Aha, jeszcze podkręcał. Taka się urodziła. Taka się urodziła. Też mamusia przez chwilę sądziła, że może podmieniono mnie w szpitalu. Musiała nienaganne maniery, naprawdę. Moja mama to się zachowywała jak prawdziwa dama, a to takie pół diable jej się trafiło do gardła. Kiedyś ludzie w ogóle byli nie pół diable, ale... nie było rozwydrzenia. No nie, ale nie, ja mówię o takiej zadziorności. No. Kiedyś ludzie w ogóle byli ja nigdy mieliśmy, naprawdę dobrze, ja nigdy nie wymuszałam ani zabawek, ani strojów, nigdy, że ja coś muszę. Absolutnie. Kiedyś ludzie byli inni. Tylko sobie w komisie takie drobiazgi kupowałam. A tu ładną opaskę, no jakieś takie jeszcze, jakieś fajne skarpetki, drobiazgi. Dosłownie. Kiedyś ludzie takie, byli co inni. Wyróżniały się. No. Natomiast jak były mundurki, no to oni mieli z jakiegoś plastiku, a ja miałam stopty, no bo mamusie było na to stać. No. A kołnierzyk miałam kolonkowe z pięknej koloniki. No oczywiście BB, czyli taki półokrągły, bo wszyscy mieli szpic. A ja najbardziej nie lubiłam, że tak powiem, stada. Ja się musiałam zawsze wyróżniać. Zawsze byłam ekscentryczką. No i właśnie ganiali mnie za te czerwone rajstopy. Mamusia była na dywaniku. No że jak to? No przecież głęboka komuna, tu czerwone rajstopy. No i faktycznie nie mogłam nosić później czerwonych rajstop do szkoły, no. To było, wiesz, no, to było nie po linii partyjnej, że tak powiem. A od piątej klasy skrobałam łodzie na Zalewierze. W sposób szczególny pragnę się zwrócić w dniu beatyfikacji do córki polskiej wsi. W początku naszego stulecia, do tych, których powołaniem życiowym, również i dzisiaj, przy końcu tego wieku, jest życie wiejskie i praca na rynku, do polskich chłopów, obecnych tu poprzez ich delegacje z całego kraju. Jakże to znamienne, że w nauczaniu o Królestwie Bożym Chrystus posługiwał się obrazami zaczerpniętymi z życia natury i wyrastającej z niego poprzez działanie człowieka kultury rolniczej. I w ten także sposób pokazał, jak bardzo stworzenie i odkupienie wyrastają z tego samego źródła, ze stwórczej i odkupieńczej miłości Boga, jak to, co zostało zawarte w stworzeniu, dochodzi, pomimo grzechu człowieka, do swej pełni odkupienia.
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Rolnik, tak mówi Da Vinci, tłumaczy. Wy jesteście na to myślę. Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie rzucił w ziemię. Sama śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a także uwarunkowane, kształtowane przez nie życie wewnętrzne człowieka, życie wieczne człowieka, znajduje swoją przekonywującą ilustrację. Wiecie na to w waszym codziennym doświadczeniu, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko sam. Ale jeżeli obumrze, przynosi plonok. W ten sposób ziemia i ten, który ją uprawia, jego praca, stają się szczególnym obrazem Boga i kluczem do zrozumienia jego królestwa. To jest także potwierdzeniem pośrednim, ale ogromnie głębokim godności pracy narodu. Pomyślmy, że dla zrozumienia Ewangelii, dla zrozumienia, czym jest Królestwo Boże i życie wieczne, kim jest sam Chrystus, trzeba znać rolnictwo, pasterstwo, trzeba wiedzieć, co to jest owczarnia i pasa, czym jest ziarno, ziemia uprawy, kim jest siewca, jaka jest rola ziemi ryżnej, wiatru, deszczu, to strony języka i obrazu, od strony zrozumienia Ewangelii. Ale rolnictwo to przecież chleb. Ten chleb, którego żyje człowiek, nie samym chlebem on żyje, ale przecież, żeby człowiek żył, musi mieć chleb. Dlatego tak bardzo leży nam na sercu, by tego chleba nie brakowało nikomu na naszym globie, a brakuje. Leży nam na sercu, by nie brakowało tego chleba w naszej chwili. Jest to ten sam chleb, który Chrystus dzień przed męką wziął swoje święte i czcigodne ręce, dzięki składając Bogu swojemu wszechmogącemu. A nam wczoraj mówiła, że jeszcze na ciebie musisz zbierać. No nie. Jakiś tam nareszt. No nie. To co, będzie latała stacą po krakowskim? Ciało moje. Nie wiem, ja już w jej przypadku już sobie myślenie odpuszczam. Potrzebuję więc lewa, zarówno tego, tu jest owocem ziemi, pracy, rąk ludzki, jak i tego, tu jest z nieba, tak po prostu, życie daje świat. Ale tak bez niczego? Drugiego Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce przychodzę razem z moimi rodakami modlić się w Tarnowie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jak tak cały dzień, to się nie może nie nie przynoszę w tej dziedzinie żadnych rozwiązań. Pragnę się znaleźć niejako na śladach pasterstwa polskiej wsi, polskiego rolnictwa, dzielić nasze troski i niepokoje, przypomnieć, potwierdzić stosunek Kościoła do was. Wszyscy są zgodni na całym świecie, że brak chleba tam, gdzie zachodzi, jest skandal. Wszyscy na naszej ziemi są zgodni, że nie powinno, nie może brakować nam chleba. Równocześnie wiadomo, że polska wieś współczesna w wyniku dramatycznych doświadczeń, jakie stały się jej udziałem, przeżywa wielokrotnie. A nie na kawałki, ja to powycinam tego internetu, takie kawałki. No, takie właśnie czezujące, jakby, czy taki w ogóle do kotleta, jak to się mówi. Przeszłość. Gościom mimo coś padało do ucha. Świadczą o niedowartościowaniu rolnictwa, które stało się terenem nieprzemyślanych eksperymentów, braku zaufania. I obiecał mi, że jeśli wykniemy ten skrót, a rolnicy, to przecież nie tylko ci, którzy karmią, ale także ci, którzy stanowią element stałości Tomasz i trwania. Także tu w Tarnowie, nie zacytować wielkiego przywódcy polskiego ludu, męża stanu, Wincentego Witosa, i coś tam pisał on,
To jest wszystko niezgodne. Siłę państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić. Na mnie odpowiedź narzucała się sama. Ja dumny, niezależny, zadowolony chłopi Polski, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie, życie za każdą skidę ojczystej ziemi. Już dopiero w obronie całości. Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych poprzeć przyszłość, ale i wierność i przywiązanie do państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie na zawsze utrzymać i trwać. Wypowiedziane słowa Wincentego Witosa oznaczają nie tylko drogę polskim chłopom, ale również tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni za organizację życia społeczno-gospodarczego polskiej wsi. Takim też duchu, zgodnym z polską tradycją, zostały zawarte w ostatnich czasach porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie w sprawie rolnictwa, których próbowali znaleźć wspólnie z władzami rozwiązanie wielu bolesnych problemów. Wydaje się, że w obecnych czasach układy te nie tylko nie powinny być przemilczane. W każdym razie papież nie może o tym mówić. Nawet gdyby nie był Polakiem, a tym bardziej papież Polak. Wydaje się więc, że układy te powinny znaleźć swoją pełną realizację. Niechże rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie być skazane tylko na walkę o przetrwanie. Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze strony państwa. Wiele zniekształceń życia wiejskiego znajduje swe źródło w podrzędnym statusie rolnika jako pracownika i jako obywatela. Dlatego też model chłopa lub chłopa robotnika pracującego z małym skutkiem, a ponad siły, winien być zastąpiony modelem wydajnego, niezależnego producenta, świadomego i umiejącego korzystać nie gorzej niż inni z dóbr kultury i zdolnego do jej pomnażania. Teraz już nie cytat Witosa, ale Norwidu. Podnoszenie ludowych natchnień do potęgi przenikającej i ogarniającej ludzkość całą. Ludzkość całą. Dziękujemy za to przemówienie. Już dosyć.